Radio Conchita. Także, proszę Państwa, nasze radio Conchita w dzień i w noc nadaje, ale jest tak oryginalne, jak nigdy zresztą dotąd i codziennie jest coś nowego u nas w tym radiu. To nowy akcent, nowy gest w imieniu całego radia. Tok FM, Euro Conchita, Nardi Baby, Langström Extra. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Radiu Conchita. Wszystkiego najlepszego w radiu naszym, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Zapraszamy serdecznie do słuchania naszego radia z bliska i z daleka. Gdzie jesteś? Gdzie tylko nie jesteś? Nadajemy Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. I słuchaj naszego radia, słuchaj Tok FM, Euro Conchita, Barbie. Yes. No to są psy jak w Rumunii, też w Rumunii bardzo dużo psów i są meble, nawet mieszkają na ulicach. To właśnie źle. W tej Rumunii dużo psów jest, a tutaj jest taka Rumunia, bo na te tace zebrze i i ma tych kolegów na wózkach zebrzących. Wszystko to oni zebrzą. Do tych ludzi idą. Taka choroba na żebranie tutaj w Warszawie. Na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bukiem. Ja bym tego psa nie było, to 20, a już dawno bym było, a jeszcze 36, po. A to właśnie po brudu jest. Tam jest cukiereczka, jaki dobry piesek i tego. I one i zdecydowanie, nie bacz się, bo jak ty się będziesz bał, to one i tak będą szły. Dobry piesek i idziesz, przecież... No. W dupie mam tego psa. Co? W dupie mam tego psa. No, a masz o ten od... Kiedy ma... Co tu chwycić? Dawaj, masz krótkie te spodnie. Dobry piesek, one są po prostu się bardzo nudzą tutaj, bo one nie mają tu atrakcji. Dobry piesek, idziesz, on idzie za tobą, potem przestanie iść. Jak tu dzisiaj oglądał i tam się nie, w niego patrzył. Trzeba na psa się nie patrzeć. To robić swoje. Oj tam. Co to jest? To jest do ucha. A mi gdzie brzuch do ucha jest? Po no ale właśnie. A właśnie robią do ucha. A fe. No. A czemu tam się światło pali? Pali się, bo jest reflektor zepsuty. Ja mówię, proszę włączyć te światła, to będzie widać coś. Radio Conchita. 37 minut po północy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałem, Marek z Warszawy, chciałem po prostu pozdrowić wszystkich obrońców życia i zadedykować im piosenkę z filmu Titanic, dlatego że tak jak ci, którzy czekali na piękne, szczęśliwe życie w Ameryce, cieszyli się, że zaczną to życie i nie mogli tego nawet zacząć, tak samo i te dzieci, prawda, nie mogły zacząć życia, prawda, bo ich życie zostało przed wyjściem na świat przerwane. I dlatego właśnie chciałbym zadedykować tym wszystkim i obrońcom życia i wszystkim dzieciom nienarodzonym po prostu melodię z filmu Titanic. Tak, panie Marku, będę próbował odnaleźć. Nie ma w pamięci, czy w naszym archiwum są pod ręką te utwory, ale zobaczymy, dobrze? Dobrze. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Halina z okolic Wrocławia. Witam Pani Halino. Ja chciałam przekazać serdeczne życzenia imieninowe na prawie minionego dnia dla Jadwigi Zarzyckiej ze Sławy, a także dla Jadwigi Duś z Wrocławia i dla mojej sąsiadki Jadwigi Ilnickiej serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, dużo łask Bożych, zdrowia. Okolice Poznania, czy ktoś zna jakąś krowę, z którą mogłabym się spotkać? I jeszcze w tym tygodniu. Wszystkich ojców, którzy usługują w Radiu Maryja w telewizji
tam wszystkie osoby świeckie, zakonne, a także chcę pozdrowić wszystkie komitety wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przybywających w szpitalach, w hospicjach. I proszę o Boga, o powrót do zdrowia dla nich wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Halino, pozdrawiamy także i Panią, życząc tego, co dobre, ale to wszystko dzisiejszej dobrej i spokojnej nocy, no i dobrego trwania przy Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? No, niestety, komuś zabrakło chyba odwagi. Także Radio Concita, proszę Państwa, zapraszamy serdecznie. No i że te oczywiście buziaczki przesyłamy Państwu, bo to jest koncert życzeń. Piosenki stare im się marzą zamiast pieśni królestwa. Jak zwykle. Po żydowsku. W 1956 roku w czerwcu, ale nie mam wagę, przywiązuję właśnie do historii, to zapytam, jakie wartości przekazali panu rodzice, pan Zygmunt i pani Teresa? Jaki to był dom? Pani redaktor, Bóg, honor i ojczyzna to są te wartości absolutnie, które są na pierwszym miejscu i co do tego nie ma najmniejszej dyskusji. To nie jest tak, że jest i to też wpajam moim córkom. Właśnie, ile pan córek ma? Oj, 4, pani redaktor. Ja pamiętam, ale chciałam, żeby pan to wyartykułował. Jestem rodzynkiem, jestem jedyny pośród 5 pań, które no bardzo, bardzo mnie wspierają, bardzo mi pomagają. A dziewczynki w jakim wieku są? Bo taka jest chyba ta najmłodsza, to jest duża różnica. Tak. Najmłodsza córka będzie teraz 28 października miała 5 urodziny. Za to najstarsza w lutym kończy 23 lata, jest studentka już 4 roku prawa. Tutaj to dumny pan jest, tak? Stefana Wyszyńskiego bardzo, no jeszcze jest Julia i Ania pomiędzy i to jest naprawdę... A Julia i Ania w jakim wieku są? No 11 i 13 lat, to są już takie nastolatki, no nastolatki ze swoimi problemami, tak. Oczekiwaniami. No to nie jest pana trochę za mało w domu do tych problemów, oczekiwań, rozmów? Pani redaktor, zdaje sobie sprawę, że być może tak, ale dziś jestem w takim miejscu, jakim jestem, prawda? Czyli ale one są też dumne i dlatego ja zawsze podkreślam, że każda minuta, nawet na godzinę czy na 2 godziny przyjechać wieczorem po pracy do domu. Dokładnie tak. One czekają, one oczekują takiego spotkania, chwili rozmowy, co było w szkole, czy było coś nie tak, czy coś się udało. O, na przykład dzisiaj rano wyjeżdżając do Warszawy, moja córka Ania, bo ona ma takie zacięcie sportowe, ona mówi, że ona bierze piłkę do szkoły. Ja mówię, dziecko, ale po co ci piłka do piłki nożnej? Przecież jesteś dziewczyną. No, ona będzie grała. Ale ona mówi, ale ja muszę wziąć piłkę, bo my chcemy na przerwie pograć sobie w piłkę z chłopakami. Ja Panie Wojciechu, od lat, no jak patrzę na pana i w oczy patrzę, no to okazuje się, że taką drugą pańską miłością stała się polityka, bo pan był dziennikarzem i to radiowym. I jakimi tematami się pan zajmował, że tak szybko przeszedł pan do polityki? Tematy społeczne. To był ten obszar, który mi przyświecał praktycznie od samego początku pracy w radiu w Radomiu, bo spędziłem w radiu blisko 12 lat. To jest bardzo ważny etap mojego życia z wielu przyczyn. Pierwsza to ta, że na przykład w radiu, nie wiem czy pani redaktor wie, poznałem moją żonę. Jesteśmy małżeństwem radiowym i rzeczywiście już z górą ponad 20 lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i bardzo się cieszę, że właśnie wtedy 2 maja 1994 roku, pamiętam ten dzień jak dziś, poszedłem do radia i zapytałem się, czy nie chcecie jakiegoś faceta do pomocy i tak już zostało na długie 12 lat. A żonę jak pan zobaczył, to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy jak to było? Panie redaktor, no to się trochę może niekoniecznie wprost miłość, ale takie zauroczenie i to w tych pierwszych miesiącach pracy w radiu. I to była taka też prośba do żony, żeby mnie zastąpiła w jednym z zadań, które mi
szef redakcji zlecił, a nie mogłem go zrealizować. Mówię, Marysiu, może mnie zastąpisz i pojedziesz na to była taka Marysiu, wyjazd może ciężny. Mnie zastąpisz i wychowasz cztery córki, bo ja jestem politykiem i mam pracę w Warszawie. Pani redaktor, dzisiaj to jest naprawdę niesamowite moje wsparcie. I to jest, nie wyobrażam sobie dziś tej egzystencji w tym wymiarze politycznym, ale i nie tylko, właśnie bez wsparcia rodziny, bez wsparcia żony, bo czuję to na każdej, w każdej chwili, w każdym miejscu i to jest ważne i to tak właśnie powinny wyglądać małżeństwa i to moje małżeństwo to jest właśnie takie, jakie sobie wyobrażałem, że jesteśmy i na dobre, i na złe. W każdej chwili czy powodzenia, czy niepowodzenia, czy w chwilach trudniejszych, czy w chwilach a takich zawsze radosnych. No niestety w życiu bywają różne chwile. Jesteśmy zawsze razem i nawzajem się wspieramy. To jest bardzo ważne, naprawdę. Panie Wojciechu, to chyba to dziennikarstwo było pana taką specjalną pasją i miłością, bo pan dosyć późno skończył studia, dopiero w wieku 41 lat, a pracował pan jako dziennikarz. To znaczy, że Pani tam redaktor, jest więcej... Ze studiami to jeszcze było zupełnie jeszcze inaczej? Inaczej. Dobra. Bo to ze studiami to jeszcze było zupełnie inaczej, bo ta praca w radiu, zresztą każdy jak pracuje w radiu to wie, że w radiu po prostu wciąga i tam się siedzi od rana do wieczora i coś się robi. I gdyby nie świętej pamięci biskup Jan Chrapek, który mówił: Wojtek, weź się za robotę, chodź ze mną na studia. On był wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. To wielka postać. Tak. Być może bym nie zdecydował się na studia, bo rzeczywiście radio mnie pochłonęło. No i wtedy rozpocząłem ale to fajnie, że edukację. Pan to zrobił, edukację no. To był bodajże 99 rok. Tylko oczywiście no, człowiek skończył 5 lat tych cały tok studiów, no ale później z napisaniem pracy magisterskiej. Znowu jest problem. Znalezieniem czasu. Absolutnie tak. Jeżeli dzisiaj ktoś mi mówi, że to tak łatwo, fajnie, przyjemnie pogodzić sprawy zawodowe, rodzinne, te związane też i z nauką, to powiem trzeba jednak... I dlatego też to zanim złożyłem pracę magisterską i obroniłem się, no to też minęło troszeczkę czasu, tak. Ale na szczęście wszystko pozytywnie. A co to było? Jaki kierunek? Wydział Dziennikarstwa Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. To taka kuźnia kadr radiowych i telewizyjnych chyba w naszym kraju. W moim przekonaniu to jest chyba najlepszy kierunek obok krakowskiego. Panie Wojciechu, jeszcze zapytam, jak by chciał pan wykreować markę miasta, bo dziś jest ona skrajnie zła. Radom ma taki po prostu zły PR. A jak odwrócić ten trend? Redaktor, Radom przede wszystkim trzeba zmienić postrzeganie Radomia. Trzeba zmienić postrzeganie Radomia poprzez również i przedsięwzięcia o zasięgu i krajowym, nie tylko krajowym. Proszę zauważyć, pokazy lotnicze Airshow. Airshow jest nierozerwalnie kojarzone z Radomiem. I takie przedsięwzięcia, takie wydarzenia... A czy priorytetem może być ta reindustrializacja? Dokładnie miasta? Tak. To jest jeden z elementów. Reindustrializacja miasta to jest jeden z elementów. Dobrze, ale pracujemy w radio, bo potrafimy wyartykułować. Ale to jest też ważne, bo bym chciał stworzyć na przykład w Radomiu takie prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia, profesjonalnie przygotowane targi metalurgiczne, bo Radom kiedyś przemysłem metalowym stał. I dziś, patrząc z perspektywy czasu, również już bardziej w wymiarze prywatnego biznesu, ten przemysł metalowy jest obecny i bardzo mocno obecny. I dlatego też targi metalurgiczne dla Radomia to jest też z jednej strony wyzwanie, ale też możliwość pokazania się na Polskę, ale również pewnie na Europę, czy no dalej, tak, zwrócenie dalej uwagi, na świat, będzie tak. Mieć lotnisko, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, dlaczego nie zaproponować czegoś takiego. Coś, co będzie też nierozerwalnie kojarzone z Radomiem. Tych elementów jest o wiele więcej. Nam brakuje na przykład takiego przedsięwzięcia kulturalnego o zasięgu ogólnopolskim, czy o zasięgu ponadkrajowym. I też myślę, że można takie przedsięwzięcia zorganizować. Wystarczy dobrać sobie odpowiednich współpracowników, mieć określony pomysł na te działania i
myślę, że już pozostała rzecz to już jest o wiele łatwiejsza, znaleźć sponsorów. Gdy jest pomysł, gdy jest wola właśnie, zrealizowania, tak. Gdy jest również człowiek chętny do pracy, to można naprawdę zrobić wiele. A i kreatywny, wiele. Jak Wojciech Skurkiewicz. Tak, pani redaktor, bo trzeba w Radomiu takich rzeczy, takich spotkań, takich eventów, które absolutnie będą pokazywały Radom z tej drugiej, lepszej strony. To pytanie trudne na zakończenie. Wyobraźmy sobie za kilkanaście lat taką tablicę pamiątkową w radomskim magistracie. Jakie słowa chciałby pan, by były na niej wyryte? Panie redaktor, w podziękowaniu wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju naszego pięknego miasta. I to bez zastanowienia. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę, za to, że znalazł pan w tym trudnym czasie kampanijnym też czas dla nas. To był program, proszę państwa, Nieznani Znani 24, a gościem programu był Znany 24, pan minister Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony. Dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, do usłyszenia. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Adrian Bąk, zapraszam na magazyn międzynarodowy, a dziś w programie o dwóch wydarzeniach, które z pewnością wpływają i mogą wpłynąć na politykę w Europie. Wczoraj odbyły się wybory do Landtagu Bawarii, w których rządząca partia CSU straciła większość absolutną, co z kolei jest uważane za małe trzęsienie ziemi w niemieckiej polityce. Trzęsieniem ziemi zagrażającym Angeli Merkel nazywają właśnie francuskie media wynik tych wyborów w Bawarii. Politycznym trzęsieniem ziemi mogą się zakończyć także negocjacje w sprawie Brexitu, które znów zostały zawieszone przynajmniej do środy, gdy to startuje szczyt Rady Europejskiej. Zostały zawieszone dlatego, że premier w Wielkiej Brytanii Theresa May wciąż mierzy się ze sprzeciwem we własnej partii wobec propozycji Brexitu, którą przedstawiła wcześniej, a którym głównym problemem jest w tej chwili sprawa granicy między Irlandią a Irlandią Północną. W studiu Łukasz Policeusz, Fundacja Bułaskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może zacznijmy od tego, co się wydarzyło, zanim powiemy o tym, co się miało wydarzyć, a się na razie nie wydarzyło, czyli o porozumieniu w sprawie Brexitu. O wyborach w Bawarii w kontekście niemieckim będziemy też mówić za godzinę w programie Światowa Szachownica, na który już teraz serdecznie zapraszamy, ale ja chciałem zapytać o tę perspektywę europejską. Mówi się, że to jest taki barometr nastrojów we wspólnocie, wybory w Bawarii i tych politycznych nastrojów i tych społecznych, no więc biorąc pod uwagę wyniki, to co my możemy powiedzieć o tych nastrojach, bo te komentarze są takie, można by rzec, no niezbyt optymistyczne. Znaczy, czy nie są optymistyczne, czy są optymistyczne, to zobaczymy, czas pokaże, bo rzeczywiście to jest pewien test dla zarówno Wielkiej Koalicji Niemieckiej, jak i dla samych Bawarczyków. Zwróćmy uwagę, że CSU, które prawie nieprzerwalnie od 1957 roku rządzi tym landem, no z jednej strony wygrało, ale z drugiej strony przegrało, no bo jednak będzie musiało, aby rządzić, zawiązać koalicję. Pytanie, z kim ta koalicja w końcu zostanie zawarta, tego jeszcze nie wiemy, bo opcji jest kilka. Natomiast rzeczywiście wybory w Bawarii podzieliły w podejściu głównie do znowu tematu migracji, czyli wraca ten temat w wymiarze lokalnym, ale w odniesieniu szerokim, bo jednak w odniesieniu dla całych Niemiec. Więc tutaj rzeczywiście temat będzie kluczowy. Można powiedzieć, że mimo wszystko CSU udało się uniknąć sromotniejszego, jeszcze bardziej sromotniejszej porażki, bo zwróćmy uwagę, że Bawarczycy dosłownie w ostatnim momencie wprowadzili program asymilacji uchodźców. Bardzo dobry program, który będzie de facto programem obowiązującym w wszystkich landach na terenie całych Niemiec już niebawem. Program edukacyjny, program, który ma w gruncie rzeczy pozwolić na to, aby migranci, którzy przybyli i przybywają do Niemiec, mogli swobodnie rozpocząć funkcjonowanie gospodarcze na rynku pracy na terenie Niemiec. I dzięki temu, że ten program się pojawił, dzięki temu, że zaczął funkcjonować, CSU nie poniosło porażki całkowitej, nie przegrało tych wyborów, wygrało, ale jednak osiągając dużo słabszy wynik niż poprzednio. Te mieszane uczucia to można by odnieść też chociażby do AfD, która z jednej strony no, zdobyła kilkanaście procent głosów, z drugiej strony liczyła pewnie, że może zdobyć więcej. Mieszane uczucia
pewnie także ma kanclerz Niemiec Angela Merkel. To jest mimo wszystko osłabienie kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Są takie komentarze, że wynik CSU może oznaczać, nawet takie słowo pada, paraliż Unii Europejskiej, która w sprawie najważniejszych reform będzie dreptać w miejscu. To rzeczywiście są podstawne komentarze, mówiące chociażby też o tym, że no teraz to polityka wobec Rosji, chociażby sankcji wobec Rosji, może być jeszcze bardziej skomplikowana. To aż będzie miało takie przełożenie, już nakładając tę perspektywę europejską też? Znaczy, warto zwrócić uwagę, że zobaczymy, jak ten układ polityczny w samej Bawarii się ustabilizuje, czy też nie, właśnie tutaj odnośnie ewentualnie zawartej koalicji. To będzie oczywiście miało przełożenie na funkcjonowanie całego gabinetu Angeli Merkel i jej samej w rządzie, bo oczywiście gdyby doszło do pewnych utarczek personalnych, z czego skutkiem mogłyby być wybory, przyspieszone wybory w Niemczech, no to z całą pewnością Angela Merkel straciłaby swój urząd kanclerski i pewnie jakieś nowe rozdanie niemieckie mogłoby nastąpić, a czego skutkiem mogą być oczywiście dalsze perturbacje szerzej w Unii Europejskiej, bo zwróćmy uwagę, że Niemcy są istotnym elementem tej całej układanki europejskiej. W związku z tym oczywiście mogą być różne scenariusze negatywne i o nich warto pamiętać, natomiast myślę, że Niemcy, Angela Merkel zrobią wszystko, aby do takich scenariuszy po prostu nie doszło. Na tym etapie Niemcom i Europie zależy na stabilizacji i będą robić wszystko, aby ta stabilizacja po prostu miała miejsce. To jeszcze o jednej polityk, która też nie siedzi na zbyt stabilnym fotelu. Mowa o premier Wielkiej Brytanii Theresie May. Wczoraj mieliśmy niespodziewaną wizytę brytyjskiego ministra do spraw Brexitu Dominika Raba w Brukseli. Nagłą naradę ambasadorów reprezentujących pozostałe 27 państw członkowskich, ale z tej niespodziewanej wizyty, z tej nagłej narady no niewiele wynikło, bo wciąż nie ma przełomu, jeżeli chodzi o Brexit. Czy te przedłużające się negocjacje wynikają bardziej ze słabości Wielkiej Brytanii w tym momencie, czy z twardego, nieustępliwego podejścia Unii Europejskiej, która no chce, żeby to na jej zasadach doszło do Brexitu, co też jest chyba perspektywą, którą nie wszyscy Brytyjczycy brali pod uwagę, że tak będzie, chociażby wówczas, gdy nad tym Brexitem głosowali. No mamy rzeczywiście do czynienia z never ending story, czyli cały czas powtarzająca się sytuacja, w której jedna bądź druga strona zarzuca brak ustępliwości, czy brak kompromisu. W gruncie rzeczy wczoraj pojawiły się także doniesienia bodajże Politico, które mówiło, że jednak doszło do kompromisu. Parę godzin później okazało się, że tego kompromisu wciąż nie ma. I niestety tak będzie wyglądała sytuacja do samego końca. Zwróćmy uwagę, że także te przełożenia polityczne wewnątrz Wielkiej Brytanii rządu Theresy May mają odzwierciedlenie w tym, jak wyglądają negocjacje z Unią Europejską. Po drugiej stronie w Unii Europejskiej również mamy różne wątpliwości co do tego, jak ten Brexit powinien wyglądać. Albo nie wyglądać. Braku porozumienia z Unią musi być brana pod uwagę, a mam wrażenie, że więcej mimo wszystko mówi się o tej wersji braku porozumienia od strony Wielkiej Brytanii niż Unii. Czy Unia ma plan też awaryjny na wypadek braku tego porozumienia? W gruncie rzeczy nie ma takiego planu, dlatego że zwróćmy uwagę, sama sytuacja związana z Brexitem, i to po raz kolejny warto powtórzyć, jest sytuacją zupełnie nieprzewidywalną wcześniej w historii, prawda? Ona nigdy nie była brana pod uwagę. Te scenariusze nigdy nie były wypracowywane, co na wypadek, gdyby jakiś kraj chciał opuścić wspólnotę i jak miałoby to wyglądać, w jakiej perspektywie, w jakiej formie, w jakiej treści. To nigdy nie było brane pod uwagę, więc to jest praca na żywym organizmie, to po pierwsze. Po drugie, co ciekawe, nie mamy scenariusza, nie wiemy, jak to będzie wyglądało. No i pracujemy nad tym kompromisem, ale co istotne jeszcze na koniec, być może także będzie brany pod uwagę scenariusz, w którym Wielka Brytania w ogóle nie opuści Unii, i on też jest mocno brany pod uwagę, biorąc pod uwagę ostatnie sondaże w Wielkiej Brytanii, które mówią o tym, że już większość Brytyjczyków opowiada się za tym, aby w Unii pozostać. To chociaż do tego chyba wciąż daleka droga, chociaż ta droga do porozumienia także wciąż nie wydaje się być bliska. Dziękuję bardzo, Łukasz Pońcałusz, Fundacja Połaskiego, i to dzisiaj wszystko w świecie powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. W każdy niedzielny poranek, tuż po godzinie 9, przy naszym radiowym stole zasiądą przedstawiciele najważniejszych sił politycznych i będą musieli zmierzyć się z Państwa opiniami i pytaniami. Radio Koncita. To jedyne polityczne podsumowanie tygodnia, które...
nami są słuchacze. Na Państwa głos czekamy przez cały tydzień pod numerem 22 645 2400. Wystarczy zadzwonić, nagrać swoją krótką wypowiedź, a my najciekawsze z nich wykorzystamy na antenie. 7 razy 24. Najbardziej demokratyczne podsumowanie politycznego tygodnia. W niedzielę, tuż po godzinie 9, oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam, Katarzyna Wójska. Najważniejsze wydarzenia, dane, analizy oraz opinie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. Wszystko, co ma wpływ nie tylko na nasze portfele, ale także na naszą przyszłość. W audycji Gospodarka dla Każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 9.45. Dziś o tym, jak zmienia się rynek pracy i czy rzeczywiście w Polsce mamy już rynek pracownika. Na ile pracodawcy są przygotowani do tych nowych warunków. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio24.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Precz z bankiem. Precz z bankiem. Pani Bożena Gdańska, która jest teraz chora, Marzena chyba. Ale pani Maria Gancarz jest taka kochana, że zaprasza, przepraszam, tak długo mówię, ale zapraszała mnie w tym roku na Podkarpacie, ale jestem chora i nie mogę. I w ogóle życzliwa. Dostałam suszone jabłuszka. Piękne takie zwierzątka zrobione na żydełku, które po prostu są tak piękne. I ona nie tylko mnie tak obdarowuje. I chciałabym, jest bardzo pracowita, jak ludzie z Podkarpacia i taka szczera, dobra, a przede wszystkim pracowita, czego ja nie mogę sobie przypisać. I chciałabym jej, jeżeli słucha mnie, to, bo pierwszy raz jej składam życzenia tą drogą. Życzę pani Marii wszystkiego najlepszego i całej jej rodzinie, żeby wnuki jej pomagały. I chciałabym powiedzieć, że kiedyś może się spotkamy, bo nie widziałyśmy się jeszcze. I jeszcze dodam, ojcze, a propos Podkarpacia, że to Bieszyn jest blisko Żarnowca, tam gdzie Maria Konopnicka napisała Rotę, a niedaleko jest od Żykoń, gdzie Fredro napisał swoją zemstę. I dzięki, nawet nie wiedziałam, i pani Maria jest taka w tej zapracowana, a jednocześnie były teraz w niej Konopnickiej i na, każdego dnia była na koncertach, które tam się odbywały. Opera Lwowska, Cyganerię wystawiała. W każdym razie łączy w sobie pracowitość, wiarę żarliwą i jednocześnie taką artystyczną duszę. Chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A jeszcze ojcze, na koniec chcę poprosić, jeśli można, co jest związanego z ojcem, naszym świętym ojcem, znaczy ojcem świętym, który już jak nie mogę spać dziś, znaczy zbudziłam się, ponieważ jest 40. rocznica. I jeśli mogę, ojcze, jeszcze, no bo jesteście moją rodziną, to chciałabym się zwierzyć, że 40 lat temu widzę jak dziś, byłam z synem w prawutach u babci mojego męża i widzę ten moment, kiedy wchodzę do takiego pokoju dużego, już babcia nie żyje, syn ma 42 lata, ja już nie powiem ile. I widzę tę scenę 40 lat temu, jak ten telewizor starego typu babcia włączyła i woła do mnie, Marysiu, przyjdź, przyjdź. I zobaczyłam, jak został wybrany Ojciec Święty. I zawsze jak tego dnia oczekujemy tej rocznicy, a teraz jest okrągła, to wspominam to. I nie mogę tego zapomnieć, bo taki wywarł no, na każdym z nas. Jakiś taki wpływ i był naszym ojcem i jest naszym ojcem, że po prostu jak można coś związanego z Ojcem Świętym, ale nie musi ojciec tego robić, ale serdeczne dzięki i przepraszam za ten długi głos. Pani Mario, bardzo dziękuję, na pewno coś się znajdzie w naszym repertuarze. I ojcu życzę miłego dyżuru tego początku dnia, w którym wspominamy tak cudowne, no te cudowne chwile wybrania naszego kochanego Ojca Świętego. Dziękuję ślicznie, Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, Pani Mario. Ale ludzie nie chcą go pamięć.